Jeszcze zanim tam pójdziemy, to sobie odwiedzimy resztę tutaj, chociaż większość już mamy przekminione. Stary, żadnego nagrobku nie mam przekminionego. Jutro chyba streama nie będzie, sorry, nie? Ale się umówiłem. Tak się dziwnie umówiłem, że aż streama nie będzie, nie? Bo powinien na wieczór, bo powinien być od 18 do 23 waszego czasu, a ja akurat tak się umówiłem głupio. Bezmyślnie, przepraszam. Na wieczór, jak tak można? Ale pojutrze na pewno będzie, nie martwcie dupeczek. Tak, tutaj jest coś na górze. Wilken Łaki. Wilken Łaken. Tak, no wiesz, fajnie jest sobie utrudniać samemu gry, kiedy kiedy tak nie musi być, nie? W sensie, że jeżeli masz ochotę na przykład, żeby twoja postać co jakiś czas musiała sobie łyknąć trochę tam na przykład whisky, bo stwierdziłeś, że jest alkoholikiem i chuj, i taką sobie postać wymyśliłeś, no to wszystko gra, nie? Co innego, gdyby było to w mechanice, że musi, że jest pasek, kurde, alkoholizm i on musi się, kurde, po prostu co jakiś czas musisz go zapełnić whisky i musisz w grze szukać butelki, bo po prostu tak se wymyślili, nie? No to wtedy by było chujowo. Ale jak sami sobie wymyślamy, no od tego są gry, żeby się właśnie trochę bawić, tak? Przecież co innego. W końcu to jest zabawa. No i jak chcemy, to możemy sobie zrobić postać, jaką chcemy właśnie. No dzięki, Jelen, dzięki. Miło mi. Miło mi. Ten. A na kacu to się różne rzeczy robi, nie? Jak już jest kac, to nic nie poradzisz. Tylko że wtedy jakaś mechanika takiego kaca powinna być. Mówię, no sami możemy sobie tam robić jak chcemy te postacie w grach, ale gdyby nam kazali. Znaczy z drugiej strony, gdyby to było jakoś tam fabularnie na przykład dobrze wytłumaczone, no to nawet taki pasek alkoholizmu byłby dobry w takiej grze, bo niektórzy ludzie by docenili fakt, że musimy coś takiego odgrywać, nie? Ale to musi mieć dobre wytłumaczenie właśnie fabularne, żeby nie było, że po prostu. Tak. To było właśnie zajebiste w Falloutach też, nie? Tych pierwszych przede wszystkim. Że mają to fajnego, że mają mechanikę uzależnień. Jak często pijesz lub bierzesz dragi, to postać się uzależnia i są ujemne staty, jak nie wypije, no. I to jest zajebiste, nie? Fajnie to zostało zrobione. Tutaj jest jakiś, kurde, starożytny nagrobek, do którego chyba muszę przejść tędy. Po... Co to za bestia tu do mnie przychodzi? Pomoże drzewu? Czy też mu zaszkodzi?
I teraz przedstawić mu się jako wilkołak, czy jako elf? Przedstawię mu się jako alkohol. Nie widzisz mnie? Jestem whisky. Ach tak. Pamiętam was. Dawno, dawno temu elfów tu był czas. Lecz z czasem zniknęli, gdyż było ich niewielu. Nie widziałem ich więcej. Lasu, przyjacielu. Starsze drzewo radę, że powitać cię może. Zwą mnie Wielkim Dębem, najstarszym w tym Boże. To rymuje? To drzewo mówi wierszem. Ciekawe, jaki duch je zamieszkuje. Jest jedna sprawa, która drzewo boli. Czy może poprosić o pomoc w niedoli? Ogólnie trzeba mieć chyba jakiegoś skilla, żeby potrafić na dzień dobry napierdzielać wierszem cały czas, znaczy rymami, nie? I są takie właśnie bitwy freestyle'owe, jeżeli ktoś nie zna się, no to na przykład są takie walki w stylu wolnym, to znaczy freestyle'owe, gdzie spotykają się dwie osoby i mają minutę, podkład jakiś tam muzyczny, najprostszy na świecie i rozmawiają ze sobą na zmianę w rymach, nie? No i zadaniem jest, żeby jeden drugiego pocisnął jakoś lirycznie. I są jeszcze takie akcje, że losują sobie temat, na jaki mają wymyślać rymy. I przy okazji pocisnąć temu drugiego. No jeżeli ktoś potrafi tak zrobić, no to chyba jest zajebiste. No nie powiedzcie, no nie wierzę, że... Nie możecie powiedzieć, że nie jest chyba, nie? Skąd masz dubbing? Był. To jest właśnie wersja gry, to nie jest jakaś rozszerzona wersja gry, to jest pierwsza wersja gry. I tam był dubbing polski pełen. Nie pamiętam takiej gry jak Gods, Kraina Nieskończoności. Wspominałeś o jakiejś przysłudze. Chciałbym cię prosić o jedną przysługę, która mnie trapi całe noce długie. Pewnego dnia, gdy drzemałem jak co dzień, mój własny żołądź ukradł mi złodziej. Żołądź? Mam tylko siebie i moje nasiona. Bez nich z pewnością zmarnieję i skonam. Sam tu zostałem. Los nie do wytrzymania. Nie mogę jednak ruszyć na poszukiwania. Są dwie wersje Dragon Age'a. Początek na Steamie. Jedna jest zwykła, gdzie masz dubbing. I druga jest chyba Ultimate, tak? Czy co? Coś tam? Edition, gdzie nie ma, nie wiem co ta wersja ma w sobie, ale nie ma już polskiego dubbingu tam. No to w Ultimate chyba nie ma właśnie polskiego dubbingu, z jakiejś paki. Znaczy, ja wiem dlaczego nie ma, dlatego że pewnie dodali tam jakieś kwestie i tak dalej, których nie zdubbingowano, a powinno się. Najprawdopodobniej dlatego. Mogę poszukać twojego żołędzia, co dostanę w zamian? Widzisz, Maskura dużo magii posiada. Mogę ci część przekazać, abyś mógł nią władać. Co mi da twoje drewno? Ten, kogo las jako drzewo widzi, z zagrożenia wszelkiego tylko sobie szydzi. To jak najbardziej wystarczy. Wykonasz me zadanie tedy? Uratujesz mnie od biedy? Dobrze. Na wschód się udaj. Tam znajdziesz tego człowieka. Zrób co potrafisz.
Ja będę tu czekać. Najlepsze to, że ja mam Ultimate Edition na Gogu i mam polski dubbing, no widzisz. No nie wiem, nie znam się, ale pamiętam, że chyba jedna z tych wersji nie ma na Steamie dubbingu polskiego. Będzie tak, jak sobie życzę. Jedna z tych wersji nie ma i to właśnie dlatego ja jak... Bo ja tu kupiłem sobie drugi raz tą grę w ogóle, nie? Ja mam na płycie ją w domu rodzinnym w Polsce, w Świno. Ale no kurde, zamiast tam prosić, żeby mi ją wysłano, no to sobie kupiłem na Steamie po prostu drugi raz. Jak była jakaś promocja oczywiście, no bo tam wiadomo, nie? I kupiłem sobie taką, żeby mieć dubbing, bo jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że jest dubbing i tyle. Tak, dokładnie, tak jak Takeshi mówi, Steam nie dba o spolszczenia gier, GOG to w końcu polska platforma, więc pilnują, aby te spolszczenia były. Poza tym jeszcze pilnują tego, że jak, tak jak macie w tytule Good Old Games, jeżeli ktoś nie wie, GOG, kiedy kupujesz starą grę, to oni już zrobili tak, żeby ona ci działała na nowych systemach, nie? Czasami, naprawdę czasami się zdarzy, że jednak nie działa. Ja miałem tak z Icewind Dale 2 na Windows 7. Na Windowsie 10 powinna działać od razu, na Windowsie 7 jest ogromny problem, żeby zaczęła działać. Nie wiem, czy da się uruchomić, nie? Centralnie. Ale tak to oni robią po prostu, żebyś ty nie musiał nic już więcej robić, tylko żebyś odpalił grę. A na Steamie mają to gdzieś. Kupujesz też starą grę jakąś, ale to już twoja brocha, czy ona ci pójdzie, nie? Musisz sobie szukać sam rozwiązania. A Fallout 3 działa przez Google na Windows 10? Nie wiem. Nie wiem, bo nie odpalałem Fallouta 3 teraz na Windowsie 10 jeszcze nigdy. Na siódemce odpalałem. W ogóle kiedyś byłem bardziej przekonany do Windowsa 7 niż dziesiątki, ale odkąd mam dziesiątkę, to... Znaczy, po prostu Windows 7 mi zajebiście działał cały czas, nie? I potem mówię, to ja nie chcę tego Windowsa 10, bo pewnie będzie zesrany jakiś. To wam powiem, że Windows 10 działa jeszcze lepiej niż Windows 7 dla mnie. Gdyby nie aktualizacje. Te aktualizacje, które oni robią na siłę, czasami psują mi ustawienia dźwięku, ale w sumie nic poza tym chyba. Witam, Gustaw. Gdzie ona jest? Kurde. Wstawaj. Gustaw Pies, my chyba wiemy, że to jest Cam już, nie? Że to był chyba Cam, nie? Potem przyszedł i się przecież tłumaczył, przecież powiedział, że to był on i jego głupi żarty, więc... Równie dobrze jak Cam przyjdzie, chyba to może też dostać... albo bana, albo timeouta, nie wiem. Zastanowię się. Przychodził Cam, później mówił, że to był jego pomysł, że to on.
My się zastanowimy zaraz. Tak czy siak. Żyjemy. Tam był jeszcze jakiś właśnie nagrobek, który chciałem zrobić. Starożytny podobno. Tu jest chyba. Tam jest, no. Spróbujemy się tam dostać. Tam chyba trzeba przejść po jakiejś właśnie, po jakimś drzewie czy coś takiego. Tutaj chyba. Nie jestem pewien. Jakoś tak. Ale chyba nie tędy. Troszkę mamy poturbowanych tych naszych tutaj przyjaciół. O, właśnie tak musimy tam iść chyba. Jak sobie żyć? Tu się jakieś nowe typki pojawiły. Tak, ekipa, ja pierdzielę. Kurde, padł. Może tego żółtego. Okej, teraz ten obrywa. No faktycznie, z tego co widzę, to ten, kto ma jakiś większy pancerz, od razu większą uwagę zwraca, bo biją od tylko nich. Problem z wiecznym wczytywaniem save'u po odpaleniu gry. Niektóre takie gierki miały takie problemy, nie? Że nie chciały się chyba ten, nie chciało się wczytać coś tam. Bywało. Ale teraz już to rzadko się zdarza na nowszych gierach. Będzie blizna. Ja tu takie skupienie mam dzisiaj, kurde, na te walki. Nie wiem, czy to widać. Chociaż w sumie te walki też nie są jakieś trudne dzisiaj. A może są, tylko ja jestem taki zajebisty. Tak, jak chcecie się dostać do Świno od strony polskiej, to trzeba przepłynąć promem. No i różne sytuacje są na tym promie, bo się upychają tam, kurde, samochody, nie? I raz koleś tak centralnie wjeżdżał, samochody wjeżdżają po kolei na prom i się ustawiają. Tam koleś tylko stoi i pokazuje, na którą linię, na który pas masz stanąć. I siedzimy w samochodzie, wjechaliśmy na prom i mamy lusterko tak tutaj, nie?
i przyjeżdża koleś. Wjeżdża koleś i jego lusterko tak centralnie jedzie i tak. Tak, kurwa, zaparkował zajebiście. I my tak... Koleś mówi, ale koleś miał farta teraz, nie? A ja mówię, a może jest po prostu taki zajebisty. Po prostu taki zajebisty, nie? On to po prostu zrobił specjalnie, bo jest taki zajebisty. I teraz kto wie? Tu jest jakiś nagrobek. Coś było z tym nagrobkiem, teraz mi się przypomina. Co by tu dać tej kobiecie? Magię chyba. Albo siłę woli damy. Walkę. Stożek zimna jest spoko. Z tego co... Aha, tutaj ktoś mówił wczoraj, Lucky Finder mówił, że dobrze jest sobie wziąć któreś z tych. Pole siłowe czy coś takiego. Gdzie to jest, kurde? O. To jest podobno dobre. Wyklucza z gry kogoś na jakiś czas. Weźmiemy sobie to. Możliwe, że miał rację. Gdzie to jest teraz? Jest tu, okej. Zaczynajmy. Nie swojo. Aha, i nic nie mogę na razie z nim zrobić, może później. Move. Dobra. Tu chyba wszystko. Wschodnia część lasu oraz południowa. Nie. Wejście południowe do wschodniej części. Nie, no raz była taka przykra sytuacja, że na przykład... Bo ogólnie jest taka zasada jeszcze, jak wjeżdżasz na taki prom, że trzeba powoli wjeżdżać, nie? No i, a ludzie na to kładą laskę i wjeżdżają szybko, nie? No i... Była taka sytuacja, że... Ktoś już wjechał, otwierał drzwi, a drugi koleś wjechał, nie zdążył wyhamować i te drzwi przyjebał na przykład, nie? Bo fakt, zanim wyjdziesz z tego, z samochodu, to musisz się rozejrzeć, czy nic nie jedzie, nie? A raczej kierowca musi to ogarniać, niestety. Ale... Koleś jakby wjeżdżał w odpowiednim... Z odpowiednią prędkością, to by zahamował. Co to za drużyna bez maga, nie? Kurde, chyba mi padnie gostek. Będzie tak, jak zbroję molocha dostanę za ten quest z nagrobkiem? Nie kojarzę. Będzie łatwo. Szczerze mówiąc, nie kojarzę. Aczkolwiek okej. Okay. Nie pogardzę. Jak chcesz. Mówię, przeszedłem grę dwa razy. Więc nie wszystko pewnie wiem, nie?
moja, na przykład grałem raz i potem jak grałem drugi raz, to pewnie sobie zmieniałem po prostu jakieś wybory i to wszystko, a nie za bardzo może szukałem nowych rzeczy. Danyla? Is that you? Speak to me. Proszę. Pomocy! Słuchaj, nie jestem bezmyślną bestią. A kim? Co ci się stało? O nie, jestem przeklęta. Zamienili mnie w takiego stwora. Klątwa, ona mnie pali. Ja uciekłam do lasu. Wilkołaki mnie przygarnęły, ale musiałam wrócić. Musiałam! Ostrożnie! Te wilkołaki mogły zastawić na nas pułapkę. Nigdy nic nie wiadomo. No. Jesteś daliczny. Dobrze myślisz, ale... chyba nie tym razem. Przynajmniej byłam przed przemianą. Proszę, powiedz mi, czy widziałeś mój klan? Dzięki Kam za Zeta. To wasz opiekun poprosił mnie o tę wyprawę. Opiekun cię wysłał? W takim razie szukasz chorego kła. Kurde, nie ma chyba takiej czekolady za Zeta, co? By the way. Tak, widziałaś go? Tak, ale to nie to, co myślisz. Lecz nie mam czasu na wyjaśnienia. Musisz posłuchać. Tak, Pikachu, tak, dokładnie. Danyla, mój mąż, ma na imię Atras. Proszę, musisz przekazać mu wiadomość. Widzę śmierć w jej oczach. To już nie potrwa długo. Szal, który noszę. Zanieś mu go. Powiedz mu, że go kocham. Powiedz, że nie żyję i jestem u bogów. Błagam cię. Ogólnie ten dubbing teraz tej kobiety jest taki straszny, nie? Jest tak... wow, o ja pierdolę. I tak mówię szczerze, nie? Nie, że tam... przesadzam, ale no, tak, o, kurwa, no, wow, no wczułaś się tam, aktorko, widzę. Tak, nie wiem, nie próbowała tego jakoś chyba ukrócić. Dobrze, tak zrobię. A, rozmawiałem z Atrasem, martwię się o ciebie. Chcę, żeby był spokojny. On ma dobre serce. Proszę, nie pozwól, żeby cierpiał przeze mnie. O, co za ból! Klątwa pali me żyły niczym ogień. Proszę, zakończ to szybko. Dobra, zabiję ją. Niech nie cierpi. Bogowie ci sprzyjają. Jak ci się grafika psuje w Dragon Age'u na nowych systemach, to może zmień tekstury na średnie. Bo my mieliśmy podobny problem, że nam grę wywalało przez to i trochę się psuło tutaj, na przykład krew chujowo była kwadratowa czy coś takiego, albo tekstury skakały na postaciach i zmieniłem na tekstury na średnie i nie ma problemu. Heja banana. Masz na niski. To zmień na średnie. Nie, no nie wiem.
Tak to było u mnie.